Życie, odcinek 7, kwiecień. Stabłowice. Wojenowska. Legendarne osiedle. Legendarna ulica. No cóż, oczywiście są lepsze i dużo bardziej legendarniejsze miejsca, ale tutaj można spotkać Patryka, członka oczywiście wielkiej dynastki oraz tajemnic studio. Chodziłem z nim do klasy w SP 63. Znam go dłużej niż kamerzystę, ponieważ z Patrykiem chodziłem jeszcze do zerówek, a Wojtek pojawił się w pierwszej klasie. Niestety, w czwartej klasie Patryka już nie było, musiał się przeprowadzić i zmienił również szkołę. Siema. Patryk przez jakiś czas był łysy. Był nazywany również jako Pazdan, chociaż niektórzy nazywają tak go dalej. Mamy razem kanał na YouTubie o nazwie Tajemniczy 000 i Pazdan, chociaż rzadko tam nagrywamy, niestety. Szkoła podstawowa numer 95. To właśnie do tej szkoły przyniósł się Patryk. Również dla mnie te okolice stały się ważne, ponieważ nieraz szliśmy na boisko, by zagrać czy to w piłkę nożną, czy w koszykówkę, czy po prostu coś ponagrywać. Lub no, po prostu coś innego porobić. Kiedyś wymyśliłem grę o nazwie Super Bowl, jakoś w 2017-16, jakoś tak. I to właśnie w nią razem z Patrykiem graliśmy. Na początku na wiosce, a dopiero potem na jego osiedlu. Dawniej graliśmy w nią bardzo często, ale potem z czasem coraz mniej. Teraz już w ogóle w nią nie gramy. Szkoda. A polegało ono na odbieniu piłki od ziemi do drugiego przeciwnika, ale tak, by ten nie złapał. Wcześniejsza wersja tej gry przypominała bardziej siatkówkę, ale bez siatki, chociaż jak kto woli. Kiedyś Patryk mieszkał przy SP 63. Było super. Byłem u niego w domu wiele razy, nawet nocowałem u niego. On w sumie u mnie też nocował. Jakiś czas temu byliśmy znowu tam u niego. Jakoś 2 lub 3 lata temu. Pamiętasz, że tutaj nagrywaliśmy Tajemniczy 000 i Pazdan Historia? Tak. Chodźmy na niego.
Na ten czas zabaw nagrywaliśmy jeden z najważniejszych filmów na naszym kanale. Razem również byliśmy w wielu miejscach podróży. Również razem dużo krasnali zdobyliśmy. Monstery. Mój pierwszy, który zbudowałem, to Mangoloko. Ale moją przygodę ze wszystkimi innymi smakami rozpocząłem właśnie z Patryka. Zbieram kolekcję pizza. Obecnie mam ich około 60. Oczywiście bez powtórek. I to by było na tyle, jeśli chodzi o Patryka. To dobry przyjaciel. Ale czas też, by ja stąd odszedł. Business Garden. Jestem tu chociaż raz na rok. Dużo jest tu krasnali. Na przykład Dolbig, Bedeusz, Ceneusz, Złociak, Gates, Etteplanek. Tak, to chyba były wszystkie. A tak w temacie krasnali, to niedawno zostałem moderatorem forum o nich. Kiedyś 16 grudnia 2021 roku byłem tu z Odyseuszem. Tak. Piękne są te 16 grudnia. Witajcie! Witaj. Itadoro, zwany również Piotrusiem. Znamy się od pierwszej klasy podstawówki. Lubię z nim podróżować, bo zawsze wtedy jest... No, prawie zawsze jest śmiesznie. Jest bardzo fajnym kolegą oraz członkiem Wielkiej Jedenastki. Razem z nim w drugiej klasie stawialiśmy czoła zarazie, w czym Wojtek nie mógł uczestniczyć. Ale co do Wojtka... Wojtek, również członek Wielkiej Dynastki. Również znamy się od pierwszej klasy. Również z nim dużo podróżuję. Nawet byliśmy w Katowicach czy Poznaniu. Razem nagrywamy. Razem ruszamy na krasnale. No, dużo rzeczy robimy razem. Za dużo, by opowiadać, a czasu jest niewiele. Znany może być jako kamerzysta.
Jest to jedyna osoba, która była świadkiem i Jacka Johnsona i Simona. Bo Piotruś był tylko świadkiem Simona. Mamo, bo właśnie tutaj, pod osłoną nocy, straszy Simon. To mój ulubiony plac zabawy w Wrocławiu. Na Mamuta chętnie przybywamy raczej bardziej zimą niż latem, ponieważ czym cieplej, tym więcej ludzi. Jest to tak samo legendarne miejsce, tak jak ulica Jacka Johnsona. W moim uniwersum filmowym to miejsce odgrywa bardzo dużą rolę. Zdarzyło mi się namalować kilka malunków. Jako artysta uliczny nazwałem się Rio.